Jesteśmy na kopcu Józefa Piłsudskiego. To niezwykle ważne dla środowisk niepodległościowych piłsudczykowskich miejsce, bo to wzniesiony w latach 30. najwyższy pomnik ku czci Józefa Piłsudskiego. 5 sierpnia, jutro wyrusza kadrówka. To dla mnie też bardzo ważne wydarzenie i część mojego życia. Dokładnie 30 lat temu, 5 sierpnia 1993 roku, przyjechałem tutaj na kopiec Józefa Piłsudskiego i po raz pierwszy pomaszerowałem z krakowskich oleandrów do Kielc. Wtedy marszem zarządzał, dowodził Andrzej Albiniak, ale poznałem wtedy wspaniałych ludzi, którzy związani z Konfederacją Polski Niepodległej tworzyli ten marsz. Myślę tu o świętej pamięci Wojtku Upęgielu, Andrzej Fischer, Tolek Piekałkiewicz. No te wszystkie postaci, z którymi związało mnie na blisko 30 lat bycie uczestnikiem kadrówki, tego wydarzenia sportowego, paramilitarnego, któremu też miałem zaszczyt od 99 roku przewodzić jako komendant. Kadrówka to jest wydarzenie, które w sposób taki najbardziej odpowiadający młodemu pokoleniu czci pamięć o żołnierzach niepodległości, o Józefie Piłsudskim, o jego strzelcach. Dlatego, że jest to formuła zawodów sportowych, zawodów paramilitarnych. Natomiast niezwykle ważne jest, aby pamięć o Piłsudskim, pamięć o Legionach, pamięć o strzelcu nie była tylko pomnikowo-kwiatowa, nie była tylko taka właśnie sportowa, co jest oczywiście też bardzo ważne, ale żeby była pogłębiona. Pogłębiona poprzez analizę i poznanie tego wszystkiego, co Piłsudski napisał i w tym sensie w jakimś zostawił nam w testamencie. Stąd bardzo cieszę się, że z inicjatywy Instytutu Nurtu Niepodległościowego, Instytutu Historycznego imienia Andrzeja Ostoi Owsianego, przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, powstał pomysł, aby pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, czyli to, co zostało wydane w latach 37-38, i jest właściwie dziesięciotomową skarbnicą wiedzy o Józefie Piłsudskim, wiedzy dlatego, że są to jego słowa, jego zachowane i utrwalone na kartach przesłania, rozkazy, wspomnienia, aby to, co wtedy w latach 30. ukazało się drukiem, teraz znalazło się w przestrzeni internetowej. Pomysł na stronę, gdzie zostaną przeniesione pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, uważam za wspaniały i pokazujący też to, że ruch niepodległościowy, ruch piłsudczykowski nigdy nie był i nie jest anachroniczny, tylko idzie z duchem czasu. W związku z tym przeniesienie tego do internetu to jest szansa i okazja zapoznania się, znalezienia ważnych dla historyka, czy też nie tylko historyka, dla każdego, kto pasjonuje się dziejami najnowszymi, znalezienie odpowiedniego fragmentu, znalezienie oceny Józefa Piłsudskiego dotyczącej różnych wydarzeń i jemu współczesnych, ale też w jakimś sensie odnoszących się do dnia dzisiejszego. Świetny pomysł i ta maciejówka, która towarzyszyła mi na marszach szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, położona została na 3 tomach z tych 10 tomów Józefa Piłsudskiego. Jeśli Państwo pozwolą, 3 fragmenty, które będą Państwo mogli za chwilę znaleźć właśnie w internecie poprzez przeniesienie tych pism do tej przestrzeni, które pokazują, kim był Piłsudski i pokazują również, jak Piłsudski chciał, czy jak wyobrażał sobie, jacy powinni być Polacy. Bo to jest przesłanie Piłsudskiego współczesne. Zacznę od roku 1908. Piłsudski szykuje się do akcji pod Bezdanami, do akcji, w której miał zdobyć pieniądze potrzebne do prowadzenia działalności niepodległościowej. Zakładał, że z tej akcji może nie wrócić, bo akcja była niezwykle ryzykowna. Akcja, w której wzięło udział zresztą 4 późniejszych premierów Rzeczpospolitej: Piłsudski, Walery Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski. I przed tą akcją pisze testament. Testament, którego odbiorcą jest jego przyjaciel z PPS Felix Perl, ale tak naprawdę odbiorcą mieli być wszyscy mu współcześni, ale odbiorcami jesteśmy też my, mimo iż od tamtych wydarzeń minęło 115 lat.
Otóż w tym testamencie Piłsudski pisze tak. Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę. To ubliża. Ubliża mi jako człowiekowi z godnością nieniewolniczą. W tym zdaniu jest cały Józef Piłsudski. W tym zdaniu też jest przesłanie do nas, jacy powinniśmy być. Mieć godność nieniewolniczą. Być człowiekiem wolnym, bo Polak to człowiek wolny. Piłsudski tak definiował polskość jako antytezę niewoli rosyjskiej i tak definiował polskość jako umiłowanie wolności. W tych słowach, w tym testamencie jest zawarte to, czemu Piłsudski przez całe swoje życie i we wszystkich swoich działaniach był wierny. Być człowiekiem wolnym i służyć wolnej Rzeczpospolitej. Kolejny fragment to rozkaz, który wybrzmiał 3 sierpnia roku 1914, a że jest właśnie rocznica wymarszu kadrówki, to był rozkaz do drużyniaków i do strzelców sformowanych w pierwszą kompanię kadrową. Rozkaz, który Piłsudski wygłosił, został on spisany i który zaczyna się od słów: odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Rozkaz, który wtedy, w roku 1914, nakazywał żołnierzom Związku Strzeleckiego, polskich drużyn strzeleckich, zatarcie różnic między sobą. Ale przecież w tym rozkazie jest przesłanie do nas, do współczesnych. Jedynym znakiem jest orzeł biały. Wszelkie różnice, które są oczywiste w życiu społecznym, politycznym, w obliczu wolnej Rzeczpospolitej, powinny schodzić na plan dalszy. Niepodległość łączy. Jedynym znakiem jest orzeł biały. I wreszcie próbka języka Józefa Piłsudskiego, bo Józef Piłsudski kojarzy nam się jako człowiek dowodzący wojskiem, nie przebierający też w słowach, ponieważ lubił przeklinać i bardzo przeklinał, tego w pismach zbiorowych nie ma. Ale to był też człowiek obdarzony ogromnym talentem literackim. Władał wspaniałą polszczyzną. Wychowany na Juliuszu Słowackim, wychowany na Zygmuncie Krasińskim, na Adamie Mickiewiczu, władał tą polszczyzną XVIII-XIX wieku w sposób absolutnie wspaniały, perfekcyjny wręcz. I takich perełek literackich w pismach zbiorowych jest wiele. To są wspomnienia Moje pierwsze boje z prowadzonych walk w roku 1914. To jest rok 1920, opisujący wspaniale literacko dowodzenie Wojskiem Polskim w czasie starcia cywilizacyjnego z Rosją bolszewicką. To jest cudowne literacko przemówienie nad trumną Juliusza Słowackiego, kiedy jego doczesne szczątki sprowadzono na Wawel w 1927 roku. To są napoły żartobliwe, ale też i bardzo dramatyczne wspomnienia zatytułowane Bibuła, czyli wspomnienia sprowadzonej pracy konspiracyjnej w Polskiej Partii Socjalistycznej. Perełki literackie, a próbę pozwolę sobie przedstawić, cytując przemówienie Józefa Piłsudskiego, czy właściwie jego odczyt o wartości żołnierza Legionów. To był odczyt wygłoszony w roku 1923 na rocznicę wymarszu kadrówki, gdzie Piłsudski próbował zdefiniować, kim był strzelec i legionista, że to było takie bardzo wyjątkowe w dziejach Rzeczpospolitej wojsko. I pisze Piłsudski tak. Pamiętam, że w tym czasie widziałem jeden obraz Kossaka. Artysta ten służył wtedy przy pierwszej armii austriackiej, do której i myśmy należeli. Obraz nosił tytuł Legionista i jeńcy. Przedstawiał młodego chłopca w mundurze legionowym, dumnie opartego o karabin. Za nim
w szarych szynelach kilku jeńców rosyjskich, przewyższających o głowę młodego żołnierza o dziecinnej twarzy i dumnych oczach, patrzących w dal. Obrazek jak wiele innych. Kossak w rozmowie ze mną stwierdził, że dzieło to namalował, podpatrzywszy tę scenę z życia. Zwróciłem specjalnie uwagę na wyraz twarzy młodego żołnierza z obrazu. Było w niej widoczne podobieństwo do wyrazu twarzy i oczu, jakie codziennie spotykałem u moich żołnierzy. Oczy niewinnego dziecka, młodzieńca. Oczy, które życia nie znają. W tych oczach widoczny już był jednak zimny, stalowy odblask woli, stanowczości, decyzji, znamie przedwczesnego wydobycia z duszy wartości żołnierskiej. Przyznają Państwo, że pomijając już treść, to forma, ten język, którym Piłsudski władał, jest naprawdę cudowna. A zatem, gratulując pomysłu, zachęcam do tego, aby każdy, komu bliska jest polska historia, każdy, komu bliski jest Piłsudski, ale też każdy, komu bliska jest po prostu Polska, wszedł na tę stronę, odnalazł to, co go zainteresuje i rozkoszował się i językiem marszałka, i tym, co nam Józef Piłsudski chce przekazać po blisko 100 latach. Gratuluję Instytutowi Historycznemu Nurtu Niepodległościowego za ten wspaniały projekt, za ten pomysł, który w sposób nowoczesny przypomina o tym, o spuściźnie Józefa Piłsudskiego.